Dobry wieczór. Dzień dobry wobec Zaskoczyłam tego. Cię tutaj. Bardzo. Pamiętasz, Mimo, że jest wieczór. Pamiętasz, jak się nazywa ten podcast? Nie, Dorotko, bo mi nie chciałeś powiedzieć. Ale jak się nazywa cały ten podcast? No, Rozmowy przed śmiercią. To może wytłumaczmy jeszcze raz, dlaczego on się tak nazywa. No to tłumacz. Nie, no to ty powiedz, bo zawsze jest tak, jak ty mówisz, to jest tak, brzmi jakoś bardziej... Wiem, głęboko. Tak. No, dziękuję ci bardzo. Dlatego, że po śmierci jest trudno rozmawiać. I o tym będziesz chciała porozmawiać na pewno. Nie. Chcę porozmawiać o dzieciach. O czym? O dzieciach. O macierzyństwie chcę porozmawiać z tobą. Ach, o macierzyństwie chcesz ze mną porozmawiać? Bardzo proszę. Wiesz, no i co? No co słuchaj, no nie mam żadnych nagród z tej okazji. A ja nie jestem twoją największą nagrodą? Twój bąbelek dorosły? Bąbelek mój dorosły jest moją największą nagrodą, natomiast w dziedzinie macierzyństwa niestety nie mogę się pochwalić jakimiś wyjątkowymi osiągnięciami. Ile miałaś lat, jak się urodziłam? 20 ci. Ci? Ci. I co, zadowolona byłaś? Wiesz w sensie, co, no, wiesz, ja chciałaś, wiedziałam, że... wyczekiwałaś w ogóle? Nie, nie, ja wiedziałam po prostu, że jak się człowiek już wyjdzie za mąż, no to potem się pojawia dziecko. Także jeżeli chciałabyś być zaplanowana, czy jakoś specjalnie, że urodzona na przykład we wrześniu, bo we wrześniu będzie fajna pogoda, czy coś takiego. Nie, 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 to mi w ogóle nie przychodziło do głowy. Nie zapominaj, że ja byłam chowana w zupełnie innych czasach i byłem prawie dziewica. A czy... A czy stając się matką, miałaś taką myśl, że będziesz zupełnie inną matką niż twoja matka, o tak, taką samą? O tak, niestety. O tak, niestety miałam, tak. A poza tym zobaczyłam, ponieważ jak pamiętasz, urodziłam cię w szpitalu w Libii, w Trypolisie, w cudownym szpitalu francuskiej firmy Inas, gdzie 3 razy zmienili pościel i od razu było dziecko przy matce. Przy łóżeczku, a wtedy w latach 80. Tak, było, w ogóle tak, było niemożliwe tak było. W Polsce. I pamiętam, jak leżałaś najpierw na mnie, potem w łóżeczku, i pamiętam, jak wylazły karaluchy takie olbrzymie i zaczęły chodzić po szczebelkach. Ja potwornie się brzydziłam tych karaluchów libijskich, które były olbrzymie, latające i kurna takie po prostu. Znaczy takie to nikt nie zauważy. 10 centymetrów mama pokazuje właśnie. Nie, co ty. To jest tyle dokładnie 17 10. Pokazuje z 8. To jest 20, pokazujesz 10. Ty masz szkoda, 20 że nie macie. Tutaj dokładnie, bo... między tym palcem, a tym masz 20. Mam dokładnie, to jest moja miarka. A ja między tym, a tym mam 17. Chciałabym powiedzieć, że pokazuję mały palec i kciuk. Aha, że musimy wytłumaczyć, co pokazujemy. I tak go rozciągam. Dobrze, i w każdym razie poczułam, że jestem matką wtedy, kiedy mimo potwornego strachu tak zespstrykiwałam je. Zespstrykiwać. Myślę, że pstrykałaś w nie po prostu. No ale ty powiedz, zespstryki. Jest spryt. No i teraz sprytnie jest zespryk. Dorotka, daj mi czas dokonany od... Od czego? Nie ma tego czasownika. Którego... Zespryknąć. Zespryknąć? Wstrykiwać. Zesprytykowałaś. Dobra, dobrze. Już. Nie, nie. O macierzyństwie. No. Dobra, w każdym razie te karaluchy ci zdjęłam z łóżeczka. I wtedy poczułaś się matką? Naprawdę, bo wiedziałam, że to wtedy było największe poświęcenie. Ale nie mogłam dopuścić, żeby jakiś taki kataluszek chodził po tobie. Poczułaś się wtedy dorosła? Tak, poczułam się odpowiedzialna. Wiedziałam, że będę cię chronić za wszelką cenę. Jeszcze dodam może, że 2 lata później przyniosłaś takiego karalucha w ręce całej, czyli w swojej dłoni. On wystawał z jednej i z drugiej strony i powiedziałaś, mamusiu, biedronecka. Ale ciszej lubię. Też a ja na to powiedziałam, Dorotko, odnieś to na miejsce. No dobra. Co cię najbardziej przeraziło i przytłoczyło w macierzyństwie? Niestety nic. Nikt mnie nie uprzedził, że to będzie taka ciężka robota. Urodziłam cię, powtarzam, w Libii. Nie miałam przez pierwsze 3 miesiące żadnej koło siebie babci, cioci, znajomej, sąsiadki, która mi powiedziała, oj, to już pani życie się skończyło. No i skończyło się twoje życie? Nie, skąd? Wprost przeciwnie. Ponieważ w ogóle nie wiedziałam, że ono będzie inne. Ja po prostu wiedziałam, no, że teraz jest dziecko, no, dziecko trzeba dbać.
te Te karaluchy, karaluchy, tak. prawda? Pilnować, żeby było zadowolone I było i okej. tyle, tak. Połóg, karmienie piersią, to wszystko, nie? No nie, no tak miało być, było fajnie. Ty byłaś, cały szpital przyszedł cię oglądać, bo byłaś taka śliczna. Przy czym oczywiście byłaś piękna, natomiast każde arabskie dziecko było od ciebie po prostu milion razy piękniejsze. Z czarnymi, olbrzymimi rzęsami, Według z badań, głową. które ostatnio miałam przyjemność przeczytać, 90% rodziców noworodków fantazjuje czasem o tym, żeby je unicestwić. Chwilowo No, albo niechwilowo. patrz pani, znowu jestem w 10%. Jestem również w 10% ludzi, którzy posiadają dodatkowe śledziony. Mam ich 11. Słucham? Przeczytałam ostatnio Nie chcesz wrócić do moich śledzion? Jestem w tych 10% ludzi niespanikowanych i niechcących zadusić swojego dziecka. Nigdy nie miałaś takiego momentu, że chciałaś po prostu mnie udusić? Niedorodko, choć widzę rozczarowanie na twojej Nie, no twarzy. bo ja miałam naprawdę mnóstwo razy taki moment, w którym byłam tak zmęczona, tak nieprzytomna, tak potwornie bezsilna. O, W sytuacji, kiedy bezsilność to jest dziecko co ci, nie wiem, innego. 7. godzinę płacze, że miałam ochotę po prostu nim rzucić o ścianę. I No ja się to. bardzo cieszę, że się w tej chwili o tym głośno mówi, ponieważ wiem również po dwóch moich koleżankach bliskich, które w tej chwili dosyć późno zostały matkami, że one z taką myślą leciały do psychiatry, do psychologa, który mówił: Szanowna pani, to jest normalne. Nigdy nie chciałam rzucić tobą o ścianę, natomiast byłam i czułam się kompletnie bezsilna. Kiedy się czułaś Paręset. najbardziej bezsilna właśnie? Bardziej jak miałam 3 miesiące, czy bardziej jak miałam Nie, 16 lat? pierwszy raz tak się naprawdę strasznie bezsilna poczułam, jak wtedy, kiedy przyszłaś i zawiadomiłaś mnie, że nie będziesz już chodzić do szkoły. Tak było. Nigdy więcej. Pamiętam, że natychmiast poleciałam do mojego terapeuty i powiedziałam mu, że jestem bezsilna, nie wiem co robić i czy cię wyrzucić z domu, czy nie wiem, czy Bo muszą zamknąć Państwo gdzieś, wiedzieć, że czy. jak ja coś oświadczałam, to ja to robiłam. To nie tak było, że ja tak sobie tam gadałam. No wiem, ja wiem. No tak właśnie. I pamiętam, że wtedy rzeczywiście, a on mnie na to zapytał, no i co się stanie? Ja mówię, no jak to? No ona powiedziała, że nie pójdzie więcej do szkoły. No mój terapeuta mnie zapytał, no i co z tego? Ja sobie uświadomiłam, że absolutnie nic z tego. O, Oprócz moja tego, że droga, nie pójdziesz do szkoły. musiałabyś odpowiedzieć przed swoją matką, a moją babcią. O tak, to ja musiałam, bo To to. byś wysłała tego terapeutę tam, niech on by z nią Ale gadał. przypominam ci, że do tej szkoły wróciłaś po 4 tygodniach, to tylko dlatego, że przyjechała Przypominam ci, że jak po wychowawczyni. 20 albo 15 latach od tej sytuacji, kiedy twój terapeuta był już twoim znajomym, pamiętam jak przyszedł kiedyś swoją żoną na obiad i babcia Litka jeszcze żyła, to babcia Litka cię zapytała, czy założyłaś ciepłe majtki przy nim oraz powiedziała ci, że masz ściskać mu rękę mocno, a nie podawać jej jak zdechłej flądrę na Naprawdę, to ja głos. tego nie pamiętam. Jakie to To szczęście, właśnie to że mam chciałam, pamięć a zewnętrzną. propos, to jest dokładnie moje kolejne pytanie, bo babcia Litka, czyli mama mojej mamy, trochę była mamą naszą obojga. Naszą Obu, mamą, obu. obu, nas obu mamą była. Bo taką Starała się być. sobie funkcję w życiu obrała i taka była cudowna, mądra kobieta, ale też trudna dosyć. No w każdym razie w tym momencie na pewno. Myślisz, że dla niej kiedykolwiek przestałaś być małym dzieckiem? A propos tego, o czym mówię, myślisz, że w ogóle jest taki moment? Myślę, że tak, że przestałam w momencie, kiedy ona już wymagała mojej opieki. A ja przestałam być twoim małym dzieckiem, jak ty zaczęłaś wymagać mojej opieki? No nie Ty wymagasz jej jesteś non-stop, ale... dorosłą kobietą dla mnie od momentu, kiedy podjęłaś decyzję o wyprowadzeniu się z domu. Ale wróciłam miesiąc później, albo trzy. Okej, ale wiesz, podjęłaś taką I znowu decyzję się 3 miesiące. wyprowadziłaś. No.
A byłaś rozczarowana, jak wróciłam? A skąd? Ale to też nie było łatwe, dlatego że ponieważ nie miałam syndromu opuszczonego gniazda w ogóle, bo jeszcze go nie zdążyłam mieć. A poza tym, prawdę powiedziawszy, taka byłam dumna z ciebie. Pracowałaś, prowadziłaś rower Błażeja, Po 3 miesiącach mi się skończyły pieniądze na wynajem mieszkania i grzecznie się spakowałam. I wróciłam co prawda na chwilę, chyba na 2 miesiące do domu i się znowu wyprowadziłam już na zawsze. Popatrz, Aha, to kto mój nie telefon. wyłącza telefonu? A to mój synek do mnie pisze akurat. O, Widziałaś to to? cudownie. No. No, a co napisał fajnego? To na pewno wszystkich Zapytał zaciekawi. się, czy to specjalnie na lodówce leży i wysłał zdjęcie obrzydliwego mięsa, które twój mąż O położył na Jezus, lodówce. nie, ja położyłam, ja, No to ja Dorotko, piszę ja. mu. Tak, żeby schował do Przepraszam lodówki, was to... za tę prywatę. to jest jagnięcina. Jezus, stres, coś Ja ją strasznego. uchroniłam przed kotami. Bardzo. Nie, Moja nie, nie córka mogę nie je słuchać o mięsa. jedzeniu mięsa. Ale ja się wstydzę, że jem mięso, Babcia więc... mówi, żebyś schował do lodówki. Tak To, mu Dorotka, piszę. możesz to szybciej napisać. No ale to właśnie jest macierzyństwo, no. Aha. To znaczy twoje czy moje? No właśnie, to na tym Nasze. jest. Nasze macierzyństwo, okej. Okay. No dobra. Czyli ja dla ciebie Byłam byłam bezsilna dorosła, ale strasznie. wiesz, ale poczekaj, nie mówimy o bezsilności, bo gdzie ty wróciłaś? Wróciłam do tej No ale bezsilności. dlaczego? Jeszcze raz. No bo byłam też bezsilna, jak już byłaś dorosła. Ale poczekaj, byłaś dumna przed chwilą, a nie bezsilna. Byłam. Byłaś Bardzo dumna, że dumna, się ale wyprowadziłam, po bezsilna. czym wracam do ciebie i co? Nie pamiętam. Bo ja, jak mój syn mi się wyprowadził z domu i to się stało nagle, bo on mnie poinformował, że się dostał do szkoły do Łodzi w moje urodziny zresztą, chyba 40 nawet. No i zaczynał za 15, to było po covidowe, więc to było wszystko Tak, ty natychmiast opóźnione i on się, jechałaś nie wiem, do... 15 dni później wyprowadzał z domu. Ja w ogóle nie byłam na to gotowa. Ja wyłam wieczorami, ja w ogóle sobie nie mogłam z tym poradzić. Ja byłam A czemu nie pełna. zadzwoniłaś do mamusi, No bo tego nie będę cię ptasku? obciążać takimi rzeczami. Ale Ja nie obciążam ja ludzi bym cię takimi rzeczami. ucieszyła. Ucieszyłabyś mnie? Jakbyś Ucieszyłabym mnie się. ucieszyła? Więc chciałam ci powiedzieć, że tak jak już w tej chwili mówi się głośno o tym, że można mieć nienawistne myśli na temat własnego dziecka, mimo że się je kocha nad życie, że połóg jest trudniejszy niż ciąża i niż poród, i mówi się o różnych rzeczach, to nikt nas nie przygotowuje na to, że te dzieci nam się mogą wyprowadzić z domu. Ja zresztą cały felieton o tym napisałam, bo wiesz, ja zaczęłam szukać w internecie syndrom opuszczonego gniazda, co zrobić. Przy czym No twoje to opuszczone gniazdo jeszcze się składało z małego dziecka. tak, ale to kazali mi jakieś po prostu znaleźć sobie dodatkowe zajęcia. Ja już nie miałam czasu, żeby cokolwiek zrobić, więc nie wiedziałam, co mam dalej Tak, zrobić, rozumiesz? dodatkowe zajęcia w twoim przypadku Miałam się rzeczywiście. ucieszyć, że moje mieszkanie stało się większe, a ja miałam za duże mieszkanie i już nawet jak on Zawsze. mieszkał, to było za duże. I wiesz, te wszystkie rady były takie okan dupy. Po czym Ale ty nie mów takimi brzydkimi słowami do ludzi. Minął czas, już się przeprowadziłam do mniejszego mieszkania, tam nie było tego mieszkania Antka, no i w tej chwili jak on mi przychodzi do domu. To jesteś bardzo zdziwiona. Znaczy, Przypominam ci, w że ogóle mam, chciałaś. ale wiesz, w ogóle mam taką sytuację, że bardzo fajnie, że on przychodzi, ale już chcę, żeby już niech idzie do siebie, bo te skarpety mnie gdzieś tam rzuci, rozumiesz, coś. No, Bardzo go mężczyźni są kocham nad dziwnie ze życie, skarpetkami. natomiast to już jest tak, że lubię tę swoją. Więc dlatego byłam ciekawa, jak ty zareagowałaś, jak ja ci się tam z powrotem do tego No, domu. potem się przyprowadziłaś jeszcze na chwilkę, jak byłaś w ciąży. Tak. Potem się jeszcze. Nie przeprowadziłaś już więcej. No. No i co, To a jest taką strasznie smutną minkę smutne. zrobiłaś? No, bo to Chciałabyś było ze mną strasznie mieszkać? smutne. Na chwilkę. 2-3 dni, nie? Mniej więcej. Jak sobie tutaj jesteśmy teraz No, u mnie chyba, w że domu na jakiś wsi. urlop, no to tak, Znaczy, jesteśmy okej. sobie u mnie w domu na wsi, jest bardzo miło, ale jak ja przychodzę na przykład do ciebie, to Stanisław tego nie lubi, twój mąż, bo ja natychmiast przestawiam ci meble. A Ale on najgorszy. bardzo lubi, jak przychodzisz, tylko on musi być przygotowany. Bo ty mu nie przestawiasz tak często mebli, jak kiedyś przestawiałaś. Nie, nie, bo mężczyzna potrzebuje kotwicy w domu. No kup kotwicę i przestawiaj meble. Niech ta kotwica stoi w jednym miejscu, że masz dużo A pokoi, w to jest jednym dobre. też kotwicę po prostu. Szkoda, że ja na to nie wpadłam, jak mi Andrzej Wiśniewski, znakomity terapeuta, tłumaczył, że mężczyzna potrzebuje kotwicy, czyli swojego ulubionego No fotela świetnie. i gazetnika po prawej stronie, a nie po lewej, bo po lewej lepiej wygląda. Straszny człowiek. Jak Ola z nim wytrzymywała, to nie wiem. Wiem, że go uwielbiałaś. O. Kobiety mniej się przywiązują do miejsca, że tak się wyrażę, w domu, chyba że w kuchni im ktoś zrobi porządek.
Ale mężczyźni nie robią porządku Ja w nie wiem, kuchni. ja jestem jakaś taka, wiesz, w ogóle nie rozdzielam tego. Mężczyzna, Teraz na przykład, kobieta? to Oj, jest taki Dorotka, to trzeba trend. rozdzielać, bo to jest inna płeć. Chodzi mi o to, że taki trend chciałam teraz zrobić, bo cała rodzina się zjechała w tej chwili tutaj do domu na wsi i patrzyłam sobie na różne tam wpisy, bo było święta, na różne wpisy internetowe koleżanek, gdzie było, że nie tylko kobiety muszą gotować, że daj sobie na luz i w ogóle. A ja chciałam, żebyście wszyscy tylko wyszli z tej kuchni, żebym ja mogła gotować. A tutaj wszyscy chcą gotować, po prostu wszyscy faceci porówno, wszystkie kobiety porówno przychodzą, rozpakowują zmywarkę, pakują, a ja bym chciała tak bardzo to robić sama. Ale poczekaj, wróćmy sobie do tego macierzyństwa na chwilę. Czym różniło się macierzyństwo twojej mamy, twoje i moje? Ojejuś, No. strasznie się różniło. Ale czym? Wiesz co, Ja myślę, ci że podpowiem, skafandrem. Boże, jakim skafandrem? Każda z nas Bezpieczeństwa? była w inny skafander, wrzucona przez swoją matkę. Ale wiesz co, nie, ja bym zaczęła od czasów No jednak. dokładnie, o tym to Moja jest. matka na przykład była dzieckiem w czasie wojny. I myślę, że to, mimo że tego nie prezentowała na co dzień i nie odwoływała się do tego i nie mówiła, nigdy w życiu nie usłyszałam od niej, bo ty czegoś nie rozumiesz, a ja byłam głodna w czasie wojny. Raczej opowiadała przepiękne i wzruszające historie. Pamiętasz o tym, jak Tak. dziadek tam zarobił jakieś pieniądze, pilnując koni, i to mogło być albo na 10 dekorodzynek, albo na ognie sztuczne. I babcia zdecydowała, żeby były ognie sztuczne, bo będzie tak ładnie. Więc nigdy nie byłam naprawdę karmiona tą traumą wojenną, powojenną, biedą, brakiem, nie wiem, mieszkania Z drugiej własnego. strony najbardziej wstrząsające zdanie, które powiedziała babcia, czyli twoja mama, brzmiało, pamiętam, jak ja się z tobą jakoś pokłóciłam, ona przyszła do mnie i powiedziała, bo wy się, Dorotko, tak z mamą kłócicie, chodzicie na te swoje terapie, a mnie to moja mama nawet nigdy po głowie nie pogłaskała. I to było To mi wstrząsające, powiedziałaś. bo ja pamiętałam pradziadka, który był niezwykle ciepłym Ciepłym człowiekiem i człowiekiem. przytulającym, i prababcię, która myślę też, że była kochającą matką, tylko była to osoba niezwykle zimna. Taka Prababcia. prababcia Ania, twoja Tak. babcia. Ja myślę, że ona była tak zupełnie inna. Zresztą to była zakonnica przez 10 lat, nie zapominajmy. Przed święceniami wyszła, Przed więc. święceniami wyszła z klasztoru. No. Może to też było powodem. Ale wiesz, to naprawdę był czas, kiedy dzieci 100 lat temu się nie przytulało. No, ale babcia też nie była Chyba. zbyt wylewna. To jest bardzo zabawne. Niestety tego nie jesteśmy w stanie opowiedzieć. To trzeba by zobaczyć, bo babcia taką miała bardzo, bardzo czułą pieszczotę, która polegała na klepaniu w policzek. No I to tak. była jej czuła pieszczota. No wiesz, to Ale był trochę wnuki wstyd. przytulała. Tak uczucia jakoś okazywać, Ale tak zobacz, ale przytulić ja też się. z tobą się za bardzo nie przytulałam w dzieciństwie. Tak ja to zwalałam zresztą na tą twoją koleżankę, która ci powiedziała, Że wyjdzie z ciebie rak i że mnie wyjdzie, ugryzie. tak. Natomiast na przykład moje dzieci są mocno przytulające Tak. się. I to nawet jak są stare już. Tak, No. Antek też, mimo że jest No. dorosła. Tak, i pozwala mi się przytulać. A jak pamiętasz ten moment, jak się poczułaś, jak się dowiedziałaś, że ja jestem w ciąży? No tak, bo to było w tramwaju, chyba w drodze na Grochowską. Jechałyśmy razem, wydawałaś mi się dosyć przestraszona. Ja pamiętam, że wiesz, co mi przemknęło przez głowę? No. To, co powiedziała mi moja matka niechcący, jak ty się urodziłaś, oj, no to już teraz to życie będzie inaczej wyglądało. Czyli ktoś ci to jednak powiedział. No tak, jak przyjechała do Libii. I powiedziała, no za wcześnie, to sobie pomyślałam, o matko, tylko nie mów tego, co ci powiedziała matka. I wtedy powiedziałam, co się martwisz, na pewno urodzisz najwspanialszego człowieka na świecie, czy coś równie Ale ja nie pamiętam, takiego że mi się tym, znaczy inaczej, wymyślonego. pamiętam, że to było dla mnie duże wydarzenie, ale ja bardzo chciałam. Bardzo Wierzę ci, że chciałam. chciałaś, bo ty sobie wkładałaś poduszki pod bluzy dresowe, Dorotko,
od 12 roku życia stawałaś przed lustrem i zawiadamiałaś mnie, że jestem w ciąży. Co zabawne, twoja córeczka 5-letnia zawiadomiła nas 4 dni temu, że ma urodziła 4 dzieci i ty jesteś babcią, a ja jestem prababcią. Tak, i ma takie lalki i się nimi zajmuje, kąpie się z nimi, szczęście ma jazdę tak. na to. A powiedz mi, czy coś zmienia to, jak się właśnie przesuwasz w tym świecie macierzyństwa na pozycję babci? Wiesz co, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo ile na miałaś lat, pewno jak zostałaś babcią? 43. Czyli byłaś w moim wieku. Czyli byłam w dzisiejszym twoim wieku. Naprawdę 43 tak, miałaś? Tak. Mało tego, wtedy za przeproszeniem zaczęłam być znana jako... Byłaś w moim wieku wtedy, jak się urodził Antek? Mm-hmm. Powinniśmy teraz przerwać ten I co? Podcast. Nie wiem, bo to było przed chwilą, no cholery no, jasnej. To było przed chwilą. No. No, ja się w tej chwili... O Jezus no. Maria, właśnie to jest coś, co mnie jakoś tak to przemijanie. Musimy zrobić cały odcinek o przemijaniu, wiesz? Dobrze. Nie o śmierci, o przemijaniu, o takim... Ach, byłaś w moim wieku? Ja myślałam, byłam że mam jeszcze w twoim chwilę. Wieku, nie. Byłam w twoim wieku i... Wiesz, moje książki właśnie wyszły, to znaczy nigdy w życiu, bo drzewnicy no nikt tak, nie no, zaczęłaś zauważył. Robić karierę, tak. I w jakimś sensie, wiesz, no I dziennikarze to była inna przyjeżdżali. Kariera niż dzisiejsza kariera, bo ty byłaś kompletnie. Jedyną pisarką, wszyscy chcieli z tobą zrobić wywiad. No tak, i przyjeżdżali jedyną dziennikarze. Jedyną celebrytką pisarką, tak powiem. I nie obrażę się za to okay, słowo, nie, bo ono nie nie jest, obrażam nie się. Mówię pejoratywnie na ten temat. I ty nie byłaś kompletnie... Inaczej, nie miałaś zupełnie czasu, żeby być babcią. No tak, to taką znaczy babcią tyle... mówię, wiesz, no tak, no z ale książki. Też nie zapominajmy, 46 kilometrów jesteś ode mnie. Ale to nie jest ocena. Nie mam samochodu. Nie, nie, ja wiem, że to nie jest ocena. Tylko, że w ogóle jest trudniejsze życie. Jestem znana i wyłażę z każdej puszki pomidoru, powiedzmy. Dziennikarze mnie pytają, co ja robię z pieniędzmi, a ja nie mam na opłacenie rachunków. Nie mam samochodu. Kto przyjeżdżał do mnie do domu, to się dziwił, że ale ten kupiłaś domek... mi za jedne z pierwszych 5, ale one chyba było jeszcze, bo pisałaś, jak miłość wtedy pamiętam. Miałam taki swój ukochany zestaw kanap z IKEA i tak strasznie o nim marzyłam i nigdy by mnie nie było na niego stać, bo to były czasy, kiedy nie było tych pieniędzy. I pamiętam, że dostałam od ciebie na urodziny kanapę i fotel. Och, a co z nimi zrobiłaś? Ja bym dzisiaj chętnie wzięła. Wiedziałam, no. Tak jest. O prezentach też zrobimy podcast, widzisz? Uwielbiam stare O prezentach meble. Będzie najlepszy podcast. O prezentach będzie oczywiście. Tomelilla to się nazywa. Więc wiesz, więc nie jakby... Łatwiej jest być babcią czy matką? Oj nie, no babcią, no co ty? No ale babcią to jest też pogodzenie się z własnym wiekiem. A co ty, co mam tu koleżankę, do która tego? Ma lat, nie wiem, 50 parę, ma dwoje wnucząt i one do niej muszą mówić po imieniu. No nie, ale to jest zabieranie, wiesz, więzi jakichś rodzinnych. Ja jestem nieprawdopodobną przeciwniczką mówienia do matki po imieniu, no chyba, że ty mówisz do mnie Karolino albo Józefino, prawda? Ale naprawdę odbiera się coś niezwykle cennego. A babcią nie można być. Babcia to jest ładna rzecz. A wróćmy jeszcze do tego. Najtrudniejszy moment, powiedziałaś, to był wtedy, kiedy ja postanowiłam nie chodzić do szkoły. No wiesz, to był pierwszy najtrudniejszy moment. Naprawdę a potem pierwszy? One następowały. Dopiero? To był dopiero pierwszy? No aż tak bezsilny. Wiesz, no mogłam, no nie wiem, jakbym przypomniała sobie twoje nocne przygody wychodzenia z przyjaciółką w nocy, w nocnych koszulach. Ale myśmy chodziły po wsi, żeby w lesie, straszyć ludzi, żeby którzy straszyć wychodzili ludzi. Z kolejki. To było no bardzo tak, zabawne. Do tej pory są plotki, że to jest nawiedzony las. Żartujesz. No. Aż tak. Było śmieszne. Bo wiesz, jak mówisz wychodzenia w nocy z przyjaciółką, to ten. A wcześniej nie miałaś takich momentów? No nie, no miałam parę takich momentów bardzo ostrych, ale wiesz, to nie było skierowane jakby przeciwko mnie jako matce, tylko ja byłam samotną matką, byłaś chora, pamiętam jak miałaś
zapalenie nerek strasznie cię bolało. Ja dostałam, był wezwany lekarz, bo Pamiętam, oczywiście tata mowy nie też było. wtedy spał koło mnie na łóżku. Nie było żadnego nikogo oprócz nas dwóch i pamiętam, że ja nie A to mogłam nie było cię na zostawić. gładkiej? Nie. To na gładkiej Też, też na miałam. gładkiej też I wtedy miałeś. pamiętam, że tata spał koło mnie. Natomiast wtedy, kiedy byłyśmy same, nie było nikogo, kto mógłby kupić, jechać do apteki otwartej w nocy i kupić te środki. Ja wydzwaniałam do swoich przyjaciół z samochodami, przy czym to była, nie wiem, pierwsza w nocy. To naprawdę inne czasy. Dzisiaj można łatwiej poprosić o pomoc. Wtedy nie było telefonów A czułaś się komórkowych. dobrą matką? W ogóle zastanawiałaś się nad tym? Nie, nie czułam się dobrą matką. Nie, Dlaczego? nie czułam się dobrą matką. Przez jakąś presję, przez babcię, przez... Wiesz co, przykro to powiedzieć, ale chyba nie dorównywałam wyobrażeniom mojej matki na temat dobrej matki. I to brałam jakoś za ten miernik, zamiast brać ciebie i twoje oczekiwania, czy twoje obawy, czy twoje wszystko. A myślisz, że babcia uważała siebie za dobrą matkę? No wiesz co, no wiem. Chyba wiem więcej, ale nie wiem, czy to jest takie dobre do mówienia. Nie, bo zastanawiam się Wiesz, nad przed tym, czy śmiercią wiesz... moja matka powiedziała: bardzo wam dziękuję do mnie i do mojego brata. I przepraszam. Przepraszam was. Być może zawsze chciałam być dobrą Ale matką, właśnie o ale tym być mówię, może... wiesz, trochę o tym to jest. To znaczy, czy my... Powiedziałam ci o skafandrach. Czym się różnią... Czym się różnimy. No ale Dlaczego te mówię? skafandry... Skafander to jest dla mnie taka rzecz, w którą jesteśmy wkładane. Nikt sam nie zakłada skafandra. Skafandry jesteś na tyle mała, że ktoś ci wkłada w ten skafander. Skafander zwykle się, lubię to słowo w ogóle, uciska. On jest jakiś. On jest za sztywny, on jest taki. Ale co, myślisz, że matka córce przekazuje ten skafander jakoś? Tak. Złożony z oczekiwań i z tego, Tak, że masz nawet być taka, a nie nieświadomie, to inna? znaczy, wiesz, albo w tym skafandrze Głównie jest to, że chcemy nieświadomie, być myślę. inne niż nasze matki, albo że chcemy być takie same, albo że chcemy być takie, jak I nasze tutaj matki muszę coś chcą, dodać. żebyśmy były. I tutaj muszę coś dodać. No. I to, co powiem, teraz jest mądre, bo nie moje. Okej. Jeżeli bardzo unikasz tego, żeby nie być jak twoja to jest taka matka, sama pępowina to jest jak wtedy. dokładnie taka sama pępowina, jak No to, tak, że bo bardzo chcesz podmiotem być jest taka dokładnie jak twoja swoja matka, czyli matka. nadal Tak. ona rządzi twoim życiem. Wiesz, że chyba każda terapia w 60 albo 70% składa się z rodziców. No tak, bo to są Przepracowania. najwcześniejsze rzeczy, Najbardziej które pewnie nas dotyczą. Myślę, że matki są też w Natomiast naszym wiesz co, modne społeczeństwie jest w tej jakieś takie chwili, bardziej... znaczy, przepraszam, że tak powiem, ale jakoś właśnie mówisz odcinanie pępowiny. Natomiast odcinanie pępowiny służy temu, żeby zaakceptować Tak. swoją rodzinę, zbliżyć się do niej i Ale mieć z czasami nią być może trzeba poprawne... zrobić 6 kroków w tył. A czasami trzeba zrobić 6 kroków w tył, żeby móc się spotkać. Więc to nie jest tak, że odcięcie pępowiny to jest: o, teraz nie będę Ktoś w nam ogóle robi więcej utrzymywać. złego w życiu niż rodzice, generalnie, twoim zdaniem? Wiesz co? Ale wiesz, o czym mówię. Wiem, o czym mówisz, ale myślę, że chyba najwięcej takich rzeczy niepożądanych dostajemy naprawdę nieświadomie. Ale to w ogóle nie, wiesz, nie uważam, że ktokolwiek chce nas skrzywdzić. Słuchaj, no rodzice są pierwszymi, najważniejszymi osobami w naszym życiu. Nie masz już potem ważniejszych osób, chyba że urodzisz dzieci, no prawda? Właśnie. Kto powinien być ważniejszy, matka czy dzieci? Nie, a dlaczego wybierać? Matka jako matka, dzieci jako dzieci. A tak ci odpowiem. I mamy rację. Bo słyszałam różne rzeczy, prowadziłam różne dyskusje z ludźmi naprawdę na ten temat. Że dzieci mają być najważniejsze, że matka do końca życia ma być najważniejsza na świecie. A? Zgadzam się z obiema teoriami. A partner? Partnerka? Też, ale jako partner, nie jako matka. No ale wiesz, rozumiesz, czasami bo to wszystko to są 3 bieguny i wtedy no, są 3 bieguny okej, ale rozumiesz, wolisz tatusia czy mamusia? No to kolejna No kocham rzecz. Tatusia jak tatusia i najbardziej jak ja tatusia. Ja nigdy nie miałam problemu, żeby odpowiedzieć na to pytanie.
No i co? Mówiłaś? No jakby, to wiesz, no ja nie, jakby z tatą mam małą więź, więc dla mnie to było oczywiste. Bo, Ktoś cię pytał? ale No, trzeba było oczywiście do mnie myślę, że przyjść. pokolenie lat 80. słyszało to pytanie wielokrotnie i myślę, że nadal ono się Wiesz, pojawia w polskich myślę, że w domach. tym pytaniu się również skrywa coś takiego, że Zwykle rozumiesz, teściowa tak tak, pyta. że rozumiesz mamusię czy tatusia, tak, to jest pytanie pewno teściowych i świekr i tych różnych babć, ale tak naprawdę kochaj tatusia jak tatusia, mamusię jak mamusię, partnera jak partnera, a dzieci jak dzieci. Wiesz, ja Nie dopiero myl przy ról. Wandzie, mimo tego, że jestem rozstana z tatą Wandę, ale się kolegujemy, Na co się bardzo miło patrzy. dopiero zrozumiałam, to jest straszne, co powiem, ale zrozumiałam i poczułam może, że dla dziecka naprawdę może być tak samo ważny tata i mama. Oczywiście. Bo mi to się nie mieściło w głowie. Tak jak zanim urodziłam moją córkę, nie wiedziałam, że można kochać dwoje dzieci tak samo. No. I patrzyłam sobie na te moje wszystkie przyjaciółki, wiesz, z trójką, czwórką. A która Jak to jest twoją? Ale podzielić? powiedz naprawdę, ale tak No. powiedz mi prawdę. Chciałaś mieć więcej dzieci? Chciałam. Gdyby nie twoja operacja, gdyby nie to, że nie mogłaś mieć dzieci, to bym miała rodzeństwa dużo czy No mało? miałabyś pewno jakieś jedno rodzeństwo. Jeszcze no z tym, że to byłoby też połowiczne, prawda? No bo ty masz brata. Ja mam brata. Rodzonego. Fajnie jest mieć rodzeństwo? No, jest się z kim naparzać, jak są w podobnym wieku. A jest zazdrość o tą mamę właśnie? Oj, myślę, że tak. No. Oczywiście, no ale słuchaj, ty nie widzisz tego po swoich dwojgu. Wiesz co, trochę ja mam dwóch jedynaków, mimo tego, No że to jest tak, oczywiście, rodzeństwo. bo to Mimo jest tego, że oni jedno się duże. bardzo kochają i są bardzo blisko ze sobą, to myślę, że to jest inaczej. I Ale wiesz, że dzisiaj jak grałyśmy w lotki, graliśmy, bo było nas dużo i ja powiedziałam, Antek wygrał, to mała, która się huśtała na huśtawce, powiedziała, na pewno, nie, na pewno mama wygrała. No bo widzisz, to jest jeszcze inna rzecz, a to no, na zależności od tego, jak wieje wiatr. Jaką chciałaś być mamą? W takich, wiesz, nastoletnich myślach, jak na przykład się pokłóciłaś ze swoją matką i sobie myślałaś, że... Tak, i sobie myślałam, nigdy bym tego nie zrobiła własnemu dziecku. Jak i zresztą, jakbym chciała wyjechać, to bym ją puściła. Co zresztą niestety sobie nie czekałam na to długo, bo jak miałeś, zdaje się, 16 lat, to mnie uprzejmie zawiadomiłaś, że jedziesz na rowery, na wakacje, uwaga, do Szwecji. No, zarobiłam sobie na to nawet, jako niania chyba, na tę Tak, bo wycieczkę. ode mnie to dostałaś chyba z 500 złotych. Góra. Niestety. No i I spoko. wiesz, i wtedy jakby przecież jak ja ci chciałam zabronić tego. Mi było Naprawdę? niedobrze na samo. Ja w ogóle nie pamiętam Na tych rowerach 2 czy 3 pojechałam tam. tygodni. W ogóle dostałam od ciebie jedną czy dwie kartki. Przypominam, brak SMS-ów, brak maili, brak telefonów komórkowych. Ale byłam z dwoma przyjaciółkami i z chłopakiem jednej z tych przyjaciółek. Spaliśmy na kempingach, bo to była bardzo bezpieczna podróż. No być może, ale A rozumiesz, wiesz, ja pojechać. misia Mana na promie tam spotkałam? Jak Niemożliwe, wracałam? Tak, to naprawdę. było przezabawne, tak. Więc to było dla mnie potworne, Ale ja wcześniej przecież potworne. sama też jeździłam po całej Polsce. No dlatego, że właśnie będę inna niż, Obiecałaś sobie. będę inna niż. No dobra, to teraz temat, który mnie najbardziej Natomiast umierałam interesuje. ze strachu. A jak sobie patrzysz na mnie jako na matkę? To wiesz co? Powiem coś. A trudno. Najwyżej Ja to się nie zacznę. boję, ja mam raka. Nie masz już raka, już nie możesz sobie Otóż wiesz wycierać co? gęby, no nie Jak możesz. patrzę na ciebie, to sobie myślę, że musiałam być dobrą matką, skoro ty jesteś tak wspaniałą matką. O, naprawdę tak Naprawdę, masz? naprawdę. To babcia Liska też musiała być świetną matką w takim razie. Wiesz co? No. I myślę, że też była niezłą matką, mimo tych różnych wad i tego, czego się czepiałyśmy, i czego czepiałam się ja i mój brat, to myślę, że tak poczułam się chyba wtedy pierwszy raz w życiu niezłą matką.
jak popatrzyłam na ciebie, jak ściągasz mleko dla Antosia i tak dalej, sobie pomyślałam, kurczę, nie mogłam być taka beznadziejna, skoro moja córka jest taka świetna. Byłaś w moim wieku wtedy. No tak, no skoro mój syn już, jak ja byłam w wieku mojego syna, to on miał już rok. Strasznie ten czas leci. No słuchaj, jak w wieku twojego syna, to ty już miałaś roczne dziecko, no więc właśnie. Nie miałaś rok, tylko miałaś roczne dziecko. No, znaczy a przecież to rok, jest taki chłopaczek. No. Jezus Maria. No. Bałaś się o mnie, jak zostałam matką? Czy bałam się o ciebie? Tak. Nie, ja miałam głębokie przekonanie, że nie, w ogóle się nie bałam o to, jaką będziesz matką. W ogóle. Naprawdę, pamiętam, jak byłam w szpitalu na Kasprzaka, jak cię zobaczyłam z tym maleństwem. Ważącą 90 kilo. 90 kilo ważyłaś wtedy? Jezus, no trochę nie byłaś grubasa. I byłam spuchnięta, tak. Że... I jakoś tego tak jakoś trzymałaś i sobie pomyślałam, że kurczę, ma najbezpieczniejsze miejsce na świecie. Przy tobie ten chłopaczek. Naprawdę. A myślisz, a ty że... jesteś bardzo dobrą matką. Bardzo, no, bardzo ty też, dobrą ty matką. Ty też jesteś dobrą matką, no co ci będę mówić? No wiesz, ale ja to jestem dobrą matką na stare lata. No oczywiście ale, na twoje stare ale lata. Ale prawdopodobnie ja miałam lepszą matkę niż ty. Wiesz co, największa chyba przyjemność w życiu, ja pamiętam, w którym momencie to zrozumiałam. Zrozumiałam to wtedy, kiedy przeczytałam książkę Kirka Douglasa, znanego amerykańskiego aktora. Musimy to powiedzieć, prawda, bo nikt nie wie, kto może to jest tak Kirk być, Douglas, że już jesteśmy stare. Który miał syna Michaela. Ten syn jeszcze nawet żyje. Tak. I Kirk Douglas w swojej biografii fajnej, wydawało mi się zresztą wtedy, bardzo zakończył tę autobiografię tak, że szedł ulicą po Los Angeles i jakieś dwie dziewczyny szły i jedna z nich trąciła i powiedziała, patrz, to idzie ojciec Michaela Douglasa. I on poczuł się dumny. I ja pamiętam, że tak przyglądałam się tym zdaniom i sobie pomyślałam, no tak, no to jest to coś, że rozumiesz, urodziłaś dziecko i ono przerasta cię w każdym sensie, w każdej formie. Ale tak mam w kwestii Antka też. Jest bardziej gibkie, zdolniejsze, grubsze, wszystko jedno zresztą jak wygląda, tylko że jest bardziej wspaniałe niż ty. Bardziej jest się dumnym z dzieci czy z rodziców? Wiesz co, no ja miałam taką sytuację z rodzicami, że dowiedziałam się po śmierci mojego ojca, który był prokuratorem i sędzią Sądu Najwyższego w państwie, które prezentowało socjalizm i nagle przestał tym sędzią być. Mało mnie to interesowało, bo ponieważ był uczciwym człowiekiem, to w naszym domu nie było telewizora, mieliśmy małe mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. No raz wszyscy działali. Bez profitów to się jakoś odbywało. Był uczciwym człowiekiem, był specjalistą od prawa pracy, więc też nie. I pamiętam, jak na jego pogrzebie sędzia, jego przyjaciółka podeszła do mnie i powiedziała, tacy byliśmy dumni z ojca, bo on w 76 roku, kiedy robotnicy z Ursusa i Radomia mieli być sądzeni w trybie doraźnym i taka przyszła uchwała z Rady Państwa, to twój ojciec wstał i powiedział, nie wiem jak wy panowie, ale ja mam w dupie te chujowe dyrektywy. I wyszedł. Ja w życiu nie słyszałam ojca, który by przeklął, to znaczy potem już słyszałam domowej, że tak się wyrażę, kwestii. Zresztą, kiedy użył brzydkiego słowa, żeby mnie obronić. Ale sobie pomyślałam, kurczę, dlaczego ja o tym nie wiedziałam? Mój ojciec umarł w 2002 roku. A znasz historię Solidarności? Roku. To on też tam miał, to on mi to opowiadał, to ja ci opowiem wszystko. No. Więc wiesz, no byłam dumna. Wtedy pamiętam, że sobie pomyślałam, dlaczego on nam nie mówił. To jest inna duma? Taki, z że matki, inna. Z ojca. Inna. Inna, dlatego, że
Że nie czujesz się sprawcza w tym? Nie dlatego. Tylko dlatego, że wiesz, rodzice są workami treningowymi. Czegoś nie pozwalali, kazali się uczyć, nie rozumieli, że Grzesiu jest miłością mojego życia i że naprawdę matura jest nieważna, tylko miłość. Nie pozwalali wracać o pierwszej w nocy do domu. Mówili, nie traktuj tego domu jak hotel. Ja czytałam twoje pamiętniki, jak byłam nastolatką, wiesz o tym? A ja twoich nie przeczytałam, widzisz? No. I tym się różnimy. No. A ja w życiu nie przeczytałam Dobrze, twoich że nie pamiętników. Byłaś nastolatką, kiedy ja... Ostatni ci oddałam i nie zajrzałam do niego. Patrz, a ja byłam nastolatką i jak szukałam tych dokumentów, o że, Jezus Maria, że jestem to... adoptowana, no, jasne. Bardzo chciałam być znaleźć, adoptowana, oczywiście. Znalazłam to twoje pamiętniki właśnie a propos Grzesio, to ten się nie dał Grzesio, no tylko miał na E. Oczywiście, daj spokój. I pamiętam i przeczytałam wszystko, jak uciekłaś z domu i pojechałaś tak, nienawidzę, na... albo nienawidzę was. Rodzice nie, są workiem było, treningowym co na historia. Wszystkie Byłam twoje... Byłam twoją pierwszą czytelniczką, moja droga. Dziękuję ci, kochanie, dziękuję ci, kochanie. Ale rodzice są, wiesz, osoby najbliższe zbierają najcięższe razy za wszystko, za dwóje z biologii, rozumiesz, i za to, że Grzesiu nas nie kochał, i za to, no, że skąd nie ty wyjechaliśmy. Grzesia wzięłaś? Nie wiem, Grzesio, czy tam Maciuś, czy ktokolwiek. No. Nasz iksik malutki. Nie eksik, nie mylić z iksikiem. Więc nagle jak człowiek tak otwiera oczy i widzi, że ten ojciec potrafił w stanie socjalizmu postawić się i przestać być sędzią, bo oczywiście natychmiast został zwolniony, i przestać być sędzią Sądu Najwyższego, że przyjaciółka twojej matki, z którą do dzisiaj ja utrzymuję kontakt, powiedziała, nie znałam bardziej prawej osoby niż twoja matka. No to wiesz, no to jakoś się robi też przestrzeń na to, żeby w końcu ten worek no, treningowy odciąć. Tak, ale to jest taka wiesz, sytuacja, czy w tym momencie, w którym jesteś w życiu, tak samo miło słucha się komplementów na temat rodziców, jak na temat Inaczej córki? Się słucha, ale tak samo miło. Wiesz, bo jeżeli bo dla mnie tak słyszysz samo. Na temat, a nie, widzisz, a dla mnie zdecydowanie nie, bo córka jakby bardziej widzisz w sposób jasny, natomiast rodziców tak, w moim przypadku, jakby ktoś przecierał, wiesz, taką zamgloną szybę. A bezsilność w życiu dorosłym, bo wszystkim się wydaje, to ja mogę od razu to powiedzieć bardzo głośno, jako 43-latka, moja mama w moim wieku była już babcią, Jezus Maria. Jeżeli się Państwu wydaje, że jak dzieci dorastają, to przestajemy się o nie martwić, to jesteście w dużym błędzie. Ale wiesz co, Dorotka, ty się kiedyś odcinałaś od tego, bo martwienie się to nie tak, bo trzeba wspierać, ale martwienie się jest również objawem nie, miłości. Troska jest objawem miłości. Tak, ale zmartwienie się jest przerzucaniem jest... czegoś. Dobra, a, no widzisz? Dobra, no, no inaczej tak nazywamy uważam. To. Ale to jest rodzaj troski. Nie martwisz się o osoby obce, nie martwisz Wiesz, się o osoby, ja myślę, że najważniejsze jest to, kochasz. Żeby brać siebie pod uwagę. Czyli nawet jeżeli moi przyjaciele mają tak, wiesz, mama chłopaka w tej parze strasznie się denerwuje, jak oni gdzieś wyjeżdżają, to oni, nie wiem, będąc w Meksyku na przykład, odbierają telefon od tej mamy, mimo tego, że jest trzecia nad ranem, udając, że są na Wilanowie w Warszawie. Naprawdę? Tak. I dopiero post factum jej mówią, że byli w Meksyku i ona dzięki temu się nie martwi. Okej. Okay. Mają taką konwencję. I to nie jest sytuacja, w której to... Kłamią. Kłamią albo robią, rozumiesz, coś złego. To jest sytuacja, w której... No oni właśnie się o nią troszczą, mimo tego, że on ma 46 lat. Okej, okej, ale jeżeli matka tak ciężko to znosi, to otulają ją swoją opieką jakoś. Ja do tej pory znam też ludzi, bardzo wielu, którzy zawsze muszą wysłać mamie SMS-a, że jak dojechali albo że coś. I to jest dla nich istotne. I na to się burzymy, jak jesteśmy nastolatkami. Pamiętam, z moim synem miałam taką rozmowę. Mówiłam, stary, to nie o to chodzi, że ja cię chcę kontrolować. Masz taką matkę. A czy pamiętasz, I jak ja to robiłam? Nie. I dlatego on na przykład zawsze uprzedza na moją prośbę swoich bliskich, znajomych, że ma totalnie rąbniętą matkę, która może do nich zadzwonić, pytając, gdzie on jest.
Ja mam do nich numery. I ja czasami dzwonię, mówię, cześć, to ja jestem ta porąbana matka Antka, czy wiesz co, nie mam z nim kontaktu 2 godzin, wiesz może, gdzie on jest. I zwykle się dowiaduję. Raz myślałam tylko, że go zabiję. Jak się nie odzywał długo. Ale zrozumienie tego właśnie, że to nie jest kontrola, tylko i mówiłam mu, Tylko co, stary, martwienie się. to jest Jednak martwiłaś się. moje, ja powiedziałam mu, to jest moje, a nie twoje. Dla mnie to zrób. Nie dlatego, że tak trzeba, nie dlatego, że Oczywiście. tak jest przyjęte, tylko dla mnie to zrób. Po prostu. I branie pod uwagę drugiej osoby jest istotne i myślę, że też w ten sposób uczysz takiego człowieka potem, jak w związku normalnym swoim Oczywiście. w życiu należy Oczywiście, a postępować. teraz mi powiedz, dlaczego nie pamiętasz, żebym ja tak. Ale mam wrażenie, że poza jednym numerem, który ci wywinąłam specjalnie dla żartu, tym jak zadzwoniłam, nagrałam się na sekretarkę, że poszukują A mojego powiedz tym ciała. głosem może. Nie. A dlaczego? No powiedz tym głosem, bo ja będę uchodzić za idiotkę, która nie rozpoznaje Ale głosu ja nie córki. pamiętam tego głosu. No umiem Proszę zmieniać głos. pani, dzwonię z posterunku numer No ale to 43. było głupie. Szukamy ciała pani Ale... córki. Tu mówi plutonowa sierżant Janina. Plutonowa. Czy Posłuchaj. coś w tym stylu. Dobrze. Zmień tak głos. Ale nie zmienię go. Nie, pokaż, jak zmieniłaś głos. Rozkazuję ci, jestem twoją matką. Możesz to sobie wyciąć. Pokaż, jak zmieniłaś głos. A powiedz, jak w więzieniu się mówi. Nie będę tego robić tutaj. Dlaczego Mamuś, tego nie posłuchasz, zrobisz? Bo co co? chcę ci powiedzieć. Nie, dlatego, Dorotka, że robisz ze mnie wariatkę, Ale która nie nie rozpoznaje robię. głosu Ale ja córki. powiedziałam, że tak zrobiłam. Chodzi mi o to, czy możesz przyznać mi rację. Nie mogę ci przyznać racji, bo moja córka się nagrała, że mówi się, że to nowe Zanim wam imię. powiemy do Szukamy widzenia, to pani właśnie chciałam córki. powiedzieć, że to był podcast nasz. Szukamy pani Możesz córki powiedzieć, że się z na tobą obrzeżach liczyłam? lasu, Liczyłam. a ja zemdlałam przy tym telefonie, nie mogłam się poruszyć. Ale na końcu było powiedziane, mamo, to ja żartowałam. Ale dziecko, jak ja już wyłączyłam sekretarkę, zanim ta plutonowa miała mi powiedzieć, że znaleziono twoje ciało. Ale ja Ja 20 powiedziałam, minut sterczałam ale nad tą przecież tam było sekretarką. nagrane, że Zośka mnie tak żartowałam. zastała. Świetny No więc dowcip, poza tym prima jednym aprilis. żartem, który był głupi, mówiłam ci, gdzie jestem, A z kim. skąd, jak się wyprowadziłeś, to w ogóle do mnie nie dzwoniłaś. Bo ty do mnie nie dzwoniłaś. Ale dlaczego ja nie dzwoniłam? I tu właśnie do tego dążę. No. Bo co powiedziałaś? Tylko nie myśl, że ja chcę być kontrolowana. A ja tak strasznie chciałam, żeby matka do mnie dzwoniła i mnie kontrolowała. No. Zabawne. A ja się po prostu pomyślałam Ale sobie, wiesz nie co, dzwoń, nie powiem dzwoń, ci bo to jedną będzie rzecz. kontrola. A umierałam, czy ona wróciła. Słucham sobie tego i sobie myślę, Boże, ja bym już nie chciała być nastolatką. Oj nie. Oj nie. Ale będziesz miała nastolatkę. Wiem. Kiedyś mi powiedzieli, że moje dzieci mi odpłacą za to, jaką byłam córką. Nie. Antek mi nie odpłacił, ale myślę, że Wanda ma Nie, szansę. Nie, ale odpłacić to jest w ogóle złe słowo. Dlatego, że rzeczywiście powiedziałam, użyłam tego słowa. Ale wiesz co, już dzisiaj myślę, że po prostu wtedy zobaczysz. Już Jest nic nie chcę właściwszym. zobaczyć. No, rozumiem, ale rozumiesz. Rozumiesz, że to niemożliwe. Kończąc ten podcast, mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Żebyście wybaczyli swoim rodzicom wszystko, co wam zrobili w życiu. Bo na pewno wam zrobili różne rzeczy. Pokłonili im się nisko i podziękowali. Tak. Bo to jest fajne mieć rodziców. Do widzenia. Do widzenia.